Siemanko, siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku piątkowym, standardowo, prosto po pracy. Widzowie, najpierw zajedziemy sobie tutaj do Maka po kawę, może coś małego przekąsimy, ale delikatnie, delikatnie, przed treningiem. No i mamy piątek, udało się dzisiaj skończyć o 15:00. Muszę zajechać w jedno miejsce tutaj do sklepu. I po drodze zajedziemy sobie, zobaczymy, tutaj jest taki mały komis samochodowy. Zobaczymy, w jakiej cenie są auta. No i zajedziemy na chwilę do słynnego Krimlopu, czyli do sklepu z takimi używanymi rzeczami, pierdołami, starociami, bo chciałem sobie zobaczyć, jak będę przejazdem. Także to będzie w dzisiejszym odcinku, ale najpierw muszę napić się kawy. Kawy, kawy z Maka. Mówiłem wam, z Maka bardzo dobra kawka. Chuje dach, Marika im coffee mit milk? Coffee? Ja, mit milk and brocie cheeseburger. Was? Ja, das was. Ist gut, danke. Oczywiście musiałem wziąć mojego cheeseburgerka, no bo nie mogłem. Po prostu nie mogłem się powstrzymać, widzowie. Dobra, to czekamy. Oké, okay, is goed. Ja. Maak je nog melk? Mówię kawę z mlekiem. To mi dała bez. Zamknęła, jak powiedziała. Zamknęła, jak powiedziałem i czekać muszę na placu numer 1, czyli tu. Ale zaraz poprosimy panią też o mleczko. Wiecie, to mnie wkurza w Maku, że mówisz im 10 razy, że chcesz to, tamto, nie? I tak ci albo mleka nie doniosą, albo ci nie doniosą sosu i w ogóle wszystkiego. Dadzą ci zwykłą czarną kawę, a ja chciałem z mlekiem i bez patyczka, bez serwetki. Za co ja płacę, widzowie? 4,90 zapłaciłem za cheeseburgera i za małą kawę. Także ty... Majke noch milk for the coffee? O ja, danke wel. To mnie pani zaskoczyła, powiem wam, bo powiedziała, że mleczko jest w torbie i niepotrzebnie się sapałem. Jest mleczko, wszystko mamy. Dobra, zaparkujemy tutaj, napijemy się kawki. Napijemy się, ja się napiję. No dawaj, gościu, dawaj. O 15 nie, to jest taki ruch tutaj ogólnie w Holandii, w każdym chyba mieście. Mega wielki ruch. O, teraz to muszę coś przekąsić. Mam jeszcze jedną kanapkę, którą miałem zjeść właśnie na tej przerwie o 15:00, ale pomyślałem, że sobie wezmę cheeseburgerka. Rewolucja McDonalda jest taka, że te cheeseburgery, no nie znam chyba osoby, która nie przepada za tymi cheeseburgerkami. Zwykły, prosty przepis. Kotlet, ser, cheddar oczywiście, ogórek, ketchup, musztarda, smacznego. Słuchajcie, fenomen jedzenia w aucie jest taki, że naprzeciwko mnie siedzi cała rodzina, z przodu chyba rodzice, z tyłu dzieci i cała piątka je w aucie. Dobra, kawka prawie wypita. Jesteśmy na miejscu, wbijamy do sklepu, gdzie są używane graty. Już robiłem o tym sklepie odcinki, robiłem shorty, ale przejazdem jestem, to chcę wbić i zobaczyć, bo szukam. Tak całkiem przypadkowo, jakbym znalazł gdzieś stary telefon, tak jak były takie stare Nokie czy 30 tego typu telefony, to bym taką starą Nokię kupił, żeby mieć u siebie w domu po prostu tak, żeby sobie leżała do kolekcji, bo to były naprawdę fajne telefony i mój kumpel ostatnio, z rok temu, miał okazję być w jednym z takich sklepów i znalazł taką Nokię za 10 euro, nie? I tak jak jestem przejazdem, to zatrzymam się i zobaczę, a może nóż widelec się trafi. Dobra, wbijmy do środka.
Widzowie, ale weźcie to obczajcie, zobaczcie co to jest. To jest taki jakby stary telewizor. Tutaj macie anteny, radio, łapiecie sobie sygnał i odbieracie sobie telewizję. Kiedyś takie rzeczy były. Przenośny telewizor. Ja podejrzewam, że nie wiem, 30 lat temu to by była petarda, nie? Nie było jakichś telefonów, tylko takie rzeczy. I zobaczcie, za to zapłacimy 35 euro. Co tym sądzicie, brać to czy nie? Bo ja nie widziałem czegoś takiego od bardzo, ale to bardzo dawna, kurde. Fajny sprzęt, co? Ja to lubię poglądać sobie nieraz takie stare pierdoły, wiecie o co chodzi? Takie stare graty, jak to się mówi. No ale zobaczcie, ty, jakie to jest ciężkie w ogóle. Tu macie na kasety magnetofonowe, pykes. No kurde, sprzęt pierwsza liga, nie? Niestety widzowie, no nie ma tego czego szukam, ale tam są takie różne ciekawe pierdoły. Ja bym tam mógł spędzić z pół dnia, oglądać sobie te stare elektryczne rzeczy, bo ja po prostu lubię i jaram się takimi pierdołami. Dobra, lecimy dalej, bo mało czasu dzisiaj mam. Wieczorem lecę na trening. Umówiony jestem dzisiaj na trening z moim kumplem, bardzo dobrym ziomeczkiem, który mnie ściągnął do Holandii, także muszę się szybko wyrobić jeszcze z montażem, ale po drodze zajedziemy, jest taki malutki komis samochodowy, zajedziemy tam i zobaczymy jakie mają ceny, nie będzie tam dużego wyboru, ale chociaż sobie tak rzucimy okiem. Golfik, 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 czyli nasz kochany Golfik 1.6 2008 rok, zobaczcie, on kosztuje 5000 euro 950, czyli niecałe 6000 euro. Ogólnie auta w Holandii są drogie. Za tą TT-tkę, to jest Audi TT, dobrze mówię? Tak, za tą TT-tkę chcą 13 950 euro. Myślę, że byłoby można za ten hajs lepszą furę kupić. I to jest 2011 rok, no to 14 000 euro to mi się wydaje dużo za taką Audicę. Ogólnie w Holandii są drogie auta. Mówiłem już wam wcześniej, że tutaj można kupić fajne auto, ale są droższe niż w Polsce. Tylko tutaj kupicie o wiele sprawniejsze. Zobaczcie, za takiego busa, to jest 2 litry, Volkswagen Transporter, 2017 rok, 16 000 euro bez 50 euro, 15 955. No wiadomo, te ceny są do zbicia, nie? Bardzo malutki komis tutaj jest. Co jeszcze mogę wam pokazać? Qashqai'a jeszcze zobaczymy tego tutaj. Nissan Qashqai, widzowie. I on kosztuje, żeby was nie skłamać, to jest, już wam mówię, 9000 euro, 9950. Boże, jakie ceny. Styczeń 2013, 9950 euro, no 10000 bez 5 dych. Myślę, że za dziewiątkę na pewno by go puścili. Ogólnie to bardzo malutki komis tutaj przejazdem jest, to mówię, pokażę wam jak to wygląda cenowy. Zobaczcie, Ford Focus 1.0 7950 euro i to jest 192000 przebiegu, rok 2015 z kwietnia. €7995 za to coś. No ale to na dojazdy do pracy mogłoby być, widzowie. No i dobra, widzowie, w dzisiejszym odcinku to na tyle. Słuchajcie, bo jadę i na chwilę się zatrzymałem, żeby coś wam pokazać, nie? Bo ostatnio chodzi mi po głowie, zobaczcie, taką budkę kupić, nie? Tutaj akurat ta budka jest na te wafle, wiecie, to jest ten food truck, nie? Możecie sprzedawać w tej budce różne jedzenie. Kupić taką budkę, założyć firmę i sprzedawać w niej polskie zapiekanki. A w międzyczasie robić z tego odcinki albo nawet transmisję na żywo, powiem wam, że to by był ciekawy pomysł. I ja bym z tego kręcił vlogi albo robił live'y, jakie robię, sprzedaję, rozmowa z klientami. Na pewno sporo Polonii by przychodziło. No piszcie, co tym sądzicie, ale ja myślę, że to jest dość ciekawy
pomysł i chodzi mi to po głowie. Może kiedyś, wiecie, nawet na weekendy sobie stawać taką budką, nie? W tygodniu normalnie pracować, vlogować sobie, a w weekend sobie jeździć food truckiem w sobotę, w niedzielę w większe miasta w Holandii, kręcić z tego odcinki, sprzedawać. Dobry pomysł czy nie? Bo mi się wydaje, że to by było coś oryginalnego.